Cześć, witam. Dzisiaj w króciutkim teście dwie ładowarki, a w zasadzie mobilne, przenośne stacje ładowania do samochodu elektrycznego. Partnera odcinka, czyli firmy Platinet, dostaliśmy dzisiaj przesyłeczkę. Dwie stacje: ta taka zgrabna, malutka, i druga troszeczkę, troszeczkę cięższa. Już wam mówię o co chodzi. Będzie teraz taka fajna, wakacyjna promocja. Będzie można taką stację 11 i 22 kW zakupić dokładnie w tej samej cenie jak zawsze wszystkie kody, linki znajdziecie w opisie można też ten produkt zakupić w sieci Media Expert na przykład i tutaj też link będzie do jednego z, tego, z tych produktów natomiast ta promocja, że mamy 22 kW i 11 kW w tej samej cenie no to już będzie tylko na stronie Platinet poniżej 1000 zł pokrótce, co my tutaj mamy? mamy tutaj urządzenie metrowe i mamy tak może zacznijmy od od tego, tutaj po e, waszej lewej stronie. Mamy tutaj stację, która może puścić maksymalnie 11 kW, czyli 16A, i to jest z tak zwaną małą siłą. Oraz mamy drugą stację, to jest 22 kW, czyli 32A, czyli na dużą siłę. Dzisiaj, może troszkę inne podejście do tematu, bo postaramy się dobrać przenośną stację ładowania do tego, jaką mamy instalację w domu. Ważne, żeby instalacja domowa zgrała się ze stacją ładowania, a to dlatego, że są choćby dwa rodzaje siły. I tutaj, jeśli ktoś zakupi sobie urządzenie 11 kW, to to będzie miał tak zwaną małą siłę. A jeśli się okaże, że ma instalację w domu fajniejszą, czyli 32A, to po prostu nie będzie mu to pasować. Oczywiście, że są jakieś adaptery, przejściówki, natomiast wszelkie mnożenie połączeń zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem, bo jeśli jakieś już tutaj przegrzania następują, czy jakieś kłopoty się pojawiają, to to zazwyczaj jest na wszelkiego rodzaju połączeniach, więc im połączeń mniej, tym lepiej. Dlatego dzisiaj postaramy się dobrać urządzenie pod naszą instalację domową. Zacznijmy może od tego z mniejszą mocą, czyli tutaj mamy 11 kW. Zaraz, was, zaraz wam to rozpakuję i pokażę jak to wygląda. A w środku mamy pokrowiec, pokrowiec na to urządzenie. Co dalej? Patrzymy co mamy wewnątrz. no i wewnątrz mamy tutaj standardową 5-metrową stację ładowania. Mamy też instrukcję i mamy taki wieszaczek pewnie żeby sobie to powiesić w garażu. Zaraz tu zobaczę i wam powiem, tak? Można sobie to powiesić ten wieszak w garażu i potem wcisnąć stację, żeby wisiała w garażu a jak chcemy, to po prostu odpinamy i zabieramy fajny patencik mamy dodatkowo przejściówkę żeby gdzieś awaryjnie można było podładować się też ze zwykłego gniazdka przy okazji może coś poopowiadam o tych siłach to jest tak zwana siła 16 amperowa, czyli mała siła i tutaj mamy średnicę 56 mm jeśli mamy takie gniazdo no to ta stacja 11 kW będzie dla nas. Auta z trzyfazową ładowarką pokładową 11 kW będą ładowały się z mocą 11 kW, natomiast jednofazowe samochody będą ładowały się z mocą 3 i 6, a samochody, które mają dwufazowe ładowarki pokładowe 7 i 4. Natomiast przez noc i tak pewnie większość samochodów naładuje się do pełna. Zademonstruję, jak to działa. Solidnie tutaj wchodzi. Kabel jest zdecydowanie gruby i tak krótkie przyciśnięcie powoduje, że mamy tutaj czas ładowania w godzinach, moc w kilowatach i doładowana energia w kilowatogodzinach. Za chwilę przejdziemy do garażu i potestujemy, jak to działa w praktyce. A jak przytrzymamy dłużej, możemy sobie tutaj pozmieniać prądy ładowania. I mamy tak 16 amperów, potem mamy 8 amperów, 10 amperów, 13 amperów, no i maksymalnie. 16. Jak ładuje się ze złotego gniazdka, nie jest to pewne gniazdko, to myślę, że jakieś 8 Amperów będzie bezpieczne. Jak mamy pewną własną domową instalację, to można pokusić się nawet o 16 Amperów, czyli 3,6 kW ze zwykłego gniazdka. A teraz na szybciutko rozpakujemy urządzenie o mocy 22 kW. To już jest trochę mniej zgrabne, trochę bardziej ciężkie. No ale jak ktoś ma siłę 32A w garażu lub chce z większymi mocami ładować samochód, no to będzie musiał pogodzić się z tym, że. Większe moce to i grubsze kable. No i mamy już drugie urządzenie na pokładzie. Czym różni się duża siła od małej? Więc tak, mała miała jakieś 56 mm średnicy, natomiast duża no ma jakieś tutaj 63-64 no mm średnicy. I co mamy na wyświetlaczu drugiego urządzenia? Więc mamy temperaturę 23 stopnie. Tak samo. Krótkie przyciśnięcie mamy, czas ładowania 0 godzin, moc 0 kW, no bo teraz się nie ładujemy, i doładowana energia 0 kWh. Przytrzymujemy dłużej, to są przyciski dotykowe i możemy tutaj się przełączyć. 32A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 24A i 32A. I tutaj zalecam oczywiście, jeśli mamy gniazdko jakieś, na jakimś wyjeździe, żeby nie stosować więcej jak 8 Amperów, Natomiast przy pewnej instalacji, gdy to mamy w domu, no to maksymalnie 16 Amperów można z tego typu gniazdka nawet wyciągnąć. Dobra, przejdziemy zaraz do garażu, no i tam pokrótce zobaczymy, jak nasza kija będzie się ładować na jednym i drugim sprzęcie. Ja na szczęście mam obydwa typy gniazd w garażu, więc nie będzie problemu, żeby jedno i drugie urządzenie bez problemu podłączyć. Jak mówię, ja w garażu mam zarówno małą siłę, jak i dużą siłę, więc obydwa urządzenia już są podpięte tutaj i zaczniemy zaraz testy. Natomiast, jak ktoś nie ma tego typu rozwiązania, no to ważne, żeby dobrał tak urządzenie, żeby pasowało do jego garażu. Zaczniemy od urządzenia o mocy 11 kW, 10,5 kW moc ładowania, 10,4 tak pokazuje urządzenie. I mniej więcej 10,4 według samochodu, do 80% naładowalibyśmy się za godzinę 45. Także tak to wygląda na urządzeniu 11 kW. Za chwilę przetestujemy urządzenie 22 kW. Naładowaliśmy 2 kWh. Prąd ładowania można zmienić przed ładowaniem. I po ładowaniu. W trakcie ładowania już niestety nie zmienimy. Każde podłączenie do gniazka to jest po prostu wyzerowanie tych zegarów. Tak to tutaj działa. A teraz przetestujemy wersję 22 kilo. Wybieramy 32 ampery, mamy gniazdo 32 amperowe. Zobaczymy, co się stanie, jak podłączymy kijankę do ładowania. No i co tutaj widzimy? Widzimy teraz 15 amperów. Urządzenie wykryło, wykryło że mamy ładowanie trzyfazowe. I pokazuje 10,9 kW mocy ładowania. Idziemy do samochodu, zobaczymy co samochód wymyśli. A w samochodzie nam pokazuje 11 kW, 10,9 i godzinę 40 do naładowania do 80%. A teraz pokażę Wam, jak ustawić sobie, ile czasu auto ma się ładować. Więc tak przytrzymujemy. Ustawiamy sobie teraz prąda ładowania, zostawiamy 16 amperów i zaczyna migać nam czas ładowania. I możemy tu od godziny do. 12 godzin sobie poustawiać, co nam to daje. No wiemy, że teraz będzie świeciło słońce jeszcze ze 3 godziny możemy ustawić, do, jaki prąd chcemy, jak długo ma się ładować i w ten sposób poładować się w taki prosty sposób, na przykład z fotowoltaiki. Także na krótko, nieważne, czy mamy taką siłę, czy mamy taką siłę, nie musimy nic robić i możemy za te same pieniądze kupić urządzenie 11 kW lub 22 kW.